Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce'a. Dzisiaj śmigniemy sobie dwójeczki. Jak widzicie, jest taka dywizja, a nie inna. Pokażę wam kolorki mojego autka, bo pewnie wiele osób się będzie pytało, jak dzisiaj będziemy śmigać do SSL-a. Na jedynkach SSL już jest. Prawie podchodzimy pod 1400, także w następnym odcinku śmigniemy sobie na pewno jakąś drogę do 1400. A teraz możecie sobie przypatrzeć się na kolorki. Jest to w ogóle Yorband pomarańczowy, więc jakby ktoś pytał, to już wie. Pomarańczowy kolor. No i zapraszam was do pierwszego spotkania. No i mamy pierwsze spotkanie. W drużynie mamy Dexa, 1600 jakiś zawodnik, w enemy Mitiego i Jolza. Zobaczymy, jak się spotkanie potoczy. Dex przewija piłkę i to powinien być pierwszy gol dla nas w tym spotkaniu. Niestety pierwszy gol to nie jest, ponieważ misujemy na pustą. Ja już miałem taki kąt, że nie strzeliłbym tego nigdy w życiu. Dex to weźmie. Dobra, git jest. Przebijemy to do przodu, zagramy dunk. Nasz teammate to powinien mieć. Bardzo ładnie. Cofniemy sobie po setę. Zaczekamy na to, co zrobi Dex. Zaczekamy na Jolza, on raczej to poda. Tak jak też się spodziewałem, wziął i podał piłkę. Dex teraz to ma. Kurde, strzężował to tak wolno. Dobra, blokujemy to. Dex, kurde, on... tak jakby nie skacze. Takie mam wrażenie. Teraz strzelamy na bramę. Myślałem, że będzie bardziej pusta niż była. Kurde, ileż można tak challenge'ować. Ale dobra, Dex ma tą piłę. Bumpniemy gościa, jest pusta. To jest właśnie efekt challenge'owania piłki na pałę. W momencie, w którym ani nie mamy boosta, ani nic, byleby wywrzeć presję. Nie wiem, nie bierzcie przykładu z Joza. No chyba, że chcecie, to bierzcie. Przebijemy tą piłę do lewej, chyba że nasz teammate będzie. Nie będzie, to ją przebijemy. O, przebijemy bardziej, w sumie zagramy do defensywy. Challenge'ujemy to, 0 boosta, więc... słuszną decyzją było, żebym ja challenge'ował tą piłkę, a nie mój teammate. Jeszcze weźmiemy mu tą piłę i mamy gola. Dobry challenge z jego strony. U nich w ogóle gościu ostatni z defensywy się rzucił, więc no cóż, oddał strasznie inicjatywę. Dobra, weźmiemy tą piłę tak do Dexa. Dex to powinien podać. Ja to, ojeju, ale nieczysty strzał. Totalnie nie tak, jak chciałem zagrać. Wjedziemy w niego. Dex to raczej ma. Bardzo fajnie. Piła do mnie. Muszę przelecieć dalej, bo nie wiem, czy słyszeliście już oddech. Oddech na moich plecach ze strony jednego z przeciwników. No dobra, dobra próba. Możesz challenge'ować, ja będę w bramie. Raczej to obronię. Dobry challenge. Nie wiem, nie zdążę do tego chyba. Oja. Oj, ja pierdziele. Widziałem tego gościa z przeciwnej na ścianie, więc... więc co, no trochę... trochę tu słupek im pomógł. Nie powiem, że nie. Wjechałem na tą ścianę, zjechałem. Totalny błąd. Radek zagrywa mi prawo, znaczy lewo. Piłka z powrotem do Dexa. Okej, to powinien być... leciutki strzał po ziemi. Dobra, zaczekamy na to, co zrobi Mitty. Mitty raczej odda strzał na bramę. Dex to znowuż ma. I 1v1. Z jakimś aerial bumpikiem chyba. Coś tu się szykuje. O, zwykły airdrag. Też, moi drodzy, wystarczył. 3-1. Dobra, zagramy może fejka. Ciekawe, czy to zadziała. Pojedziemy w prawo. O ja pierdziele, gościu już wbił tą piłkę we mnie. Dobra, Jols skoczył. Mitty to raczej przejmie. O dobra, challenge. Jak tak się gubią zawodnicy w naszej drużynie przeciwnej, to... to challenge. Okej. No prawie, prawie wyszło. Przeciwnik znowu challenge'owo, będąc ostatnim. Mitty mnie próbuje bumpnąć, w ogóle boosta nie ma. Więc teraz jak Dexowi wyjdzie challenge i mi wyjdzie, to to powinien być gol. Oj, nie było. Jols ładnie wrócił. Dex może challenge'uje. Dobra, próba. Dobra, challenge'ujemy to. Nie wyszedł flick. To też możemy challenge'ować. I zaczekamy na Dexa. Co zrobi? Dobra, nasz team mi to przebił, więc fajnie. Ja to odbiję do środka, do Dexa. Git. Nie git. Jednak mogłem to troszkę głębiej zagrać do Dexa. Ale git, teraz jest w ogóle git. Sfejkuję to, Dex
był w powietrzu, więc on zablokuje to meeting. Kurde, ten człowiek skacze do piłek, które nie mają prawa wpaść. Z dwojga, że go wolę to, że jakbym miał fake challenge'ować, przynajmniej im bramki strzelamy. Dobra, próba. Wzięliśmy im wszystkie boosty. Dex teraz, oj. Zagranie takie do przeciwnika, ale dobry save. Dobry save z jego strony, odkuł się. Nie wiem, co tutaj świruje Mitty. To jest in. Nie wiedziałem, kurde, co zrobić, bo tak stał cały czas Dex przy tym. O, nawet my bet napisał. No właśnie, ani tego nie challenge'ował, ani nic. Kompletnie taka sytuacja niejasna. Dobra, Dex to teraz weźmie, ja pojadę prawo. Nice. Dobra, podskoczę od razu do tego, żeby nie było żadnych nieprzyjemności związanych z brakiem challenge'u. Okej, okay, weźmiemy tą piłę. Kurde, myślałem, że da się na tego feja. Zaczekam na bramie. Dobry save Dexa. Skoczy chłop? Skoczył, ale Dex to będzie miał, więc git. Dlatego nawet już nie skakałem, bo wiedziałem, że nasz teammate się cofnie. Bo to jest pusto. Kurde, myślałem, że ktoś jest na bramce. Dobrze, że sprawdziłem, czy ktoś tam jest, bo patrzę, tak, taka piłka bezpańska. No proszę. Co za chłop? Dziwna sprawa. Dobra, zagramy. Gdzie zagramy? Nie wiem, gdzie zagramy. Po prostu jakiś kick-off i tyle. Zaczekam na środku, jakby miało podanie dojść do Mitiego. Mitiego w ogóle nawet tam nie było, więc whatever. Dobry save Dexa. Zaczekamy. O, sfejkujemy. Strzężujemy. Ustawimy się. Blokujemy. O Jezus, my bad. Znaczy my bad, no kurde, on też tak skoczył. Myślałem, że jak już skoczy, to taki challenge będzie z jego strony, a tu taki tylko jumping. To jego też by przepchnął, jestem pewien tego. Dobra, ale 4-3. Raczej w 9 sekund nie stracimy żadnej bramy. Ja nic nie mówiłem. Nie no. Raczej nie inaczej. Możemy tylko tą bramę strzelić. No i git. 4-3 mamy winka w pierwszym spotkaniu i przechodzimy do spotkania numer 2. I widzimy się w kolejnym spotkaniu w teamie Slewey, Kokan, Mockingjay. O, mamy chłopów z SSL-a, więc na pewno gameplay będzie ciekawszy, wyraźniejszy, przejrzystszy, dokładniejszy. To będzie fajne spotkanie, tak mi się wydaje. Slewey. Dobry strzał. Niepotrzebnie skakałem, weźmiemy sobie stąd boosta. Strzężuję Kokana. Dobra, Slowej to powinien mieć. No i ma to. Zagramy jeszcze raz do niego. Kokan tu jest. Sfejku. Dobra, strzężujemy to. Nie zablokuję tego już, ale Slowej to będzie mieć, więc fajnie. Weźmiemy sobie 12 w razie, jakbyśmy byli właśnie potrzebni w defensywie. To po to wam się, po to nam się właśnie ona przydała, żeby nie jechać po setę, bo w tamtej sytuacji bylibyśmy bezużyteczni na secie. A tak to stanęliśmy sobie na backboardzie i wszystko fajnie. Kontrolowana sytuacja. Popcorn skoczył. Dobry save, bardzo fajnie. Jeszcze troszkę źle ustawiłem. Dobra, Slowy to powinien mieć. Ja mam cleara i to jest in. Okej, okay, 1-0 mamy. Taka brameczka z kontrataku. Jak widzicie, tutaj już zawodnicy trochę precyzyjnie grają, trochę lepiej, więc od razu inny też jest poziom, inaczej się gra i jak najbardziej na plus. Slay teraz pojechał sobie po setę, nie wiem, czy zdążymy. Dobry save z jego strony, jak zagra środek, to byłoby magicznie. Okej, okay. Ustawił się ładnie na backboardzie. Bałem się, że tego nie zrobi, dlatego też skoczyłem. Wstrzężyłem Kokana od razu. Właśnie dlatego. Strzężujemy go tego również od razu. I również go od razu. Dobra, git. Slowej to ma. Jednak tego nie ma. Dobra, git. Teraz to powinien mieć na 100%. Więc jest kulturka. Okej, okay, skoczył. Skoczę do tego też od razu. Zagramy to do środka. No, niestety podanie nie wyszło, żebyśmy nie stracili bramki tak jak w taki sam sposób jak oni. O Jezus. Kurde, byłem pewien, że to musnę, ale jednak tego
Nie usnąłem, dobrze. Wracamy w takim razie. Nie śpimy. Szczerzyjemy kokana. Zagramy backpassa do Slowia. Git. I wszystko się trzyma jak na razie. Musimy wziąć sobie kilka padów, żebyśmy nie zdechli. Bez boosta. Challenge. Slowej to powinien mieć. Bardzo fajnie. Nie wiem czy zwróci... Nie wiem czy... widzicie. Napiszcie w komentarzu czy widzicie. Że od razu gameplay jest żywszy. Więcej jest takich kurde challenge'y, jakieś czegoś. Żywiej jest. Dobry bomb ze strony Kokana, szczerze powiedziawszy. No ja już nic nie mogłem zrobić. Więcej się dzieje i jest fajnie. Niż takie kurde jakieś podchody, jakieś gówno chaserka. A tak to challenge'ik, nie challenge'ik. Wszystko się dzieje bardzo fajnie, szybko. No dobra, Slowie to ma. Zaczekamy na tego. O kurde, o kurde. Dobra, jest git. Chciałem zrobić wave dasha, ale nie powiem, wysypałem się. Dobra, musimy zaczekać. Git, dobry challenge z mojej strony. Wiedziałem, że Kokan będzie mnie bumpować, więc od razu challenge'owałem. Zagram to od sufitu. Okej, okay. Chciałem zagrać od sufitu, bo przypuszczałem, że przeciwnik nie będzie się tego spodziewał. Challenge'ujemy to od razu, żeby nie było nieprzyjemności. I czy to będzie gol, nie będzie gol. Kokan tego nie trafi, tak jak się też spodziewałem. Oj, to może być małka przeze mnie. Dobry save, bardzo ładny save. Mój teammate to ma i nawet ma bardzo dogodną sytuację na to, żeby strzelić bramę. A jednak tego nie zrobi. O, bumpa dostałem, mogłem to zdodżować. Czy to jest brama? Nie jest. Na szczęście mamy... Na szczęście mamy trochę szczęścia. Także jest kurde git. Ile razy jeszcze kopa dostanę? Slowie jakby to strzelił, to już w ogóle żyć nie umierać. Aj, no Mocking Jay ewidentnie bawi się w jakiegoś destroyera. Aj, nie znalazłem tego kąta. Nie kopnę go. Slowej. Dobry save. Nice. Dobra, on sobie to przyjmie. Dobry challenge. Weźmiemy tą piłę. Przebije to i Slowej ma sytuację na strzelanie bramy. A jednak nie ma. Zagramy to do nas. Przebije to nad nim. O, Kokan skoczy, ale nie strzeli tego. Slowej do środka. Patrzcie, jaka sytuacja by była. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, raczej zdążę. Spróbujemy bumpnąć Kokana. Bumpnięty. Slowej ze strzałem. Kurde, ale to wymyśliłem. Ale to wymyśliłem. Bumpnęliśmy Kokana, dzięki czemu... No Slowej pięknie nam podał i mamy 2-1, teraz tylko doprowadzić ten wynik do końca rozgrywki i będzie już prześlicznie. Będzie bardzo ślicznie. Skoczymy od razu, zablokujemy. Nie będziemy się tam pchali, 10 boosta, jak nas braknie w defensywie, no to kto będzie bronił. Dobrze, GG, bardzo ładna gra, jak widzicie w takich grach od razu się bardziej trochę odnajduje, jednakże nasza ranga jest nieco niska, musimy ją to po prostu wygrindować. Takie mecze są o wiele lepsze, takie żwawsze. No mam nadzieję, że wam taki mecz przypadł do gustu. Sami widzicie SSL i od razu się lepiej gra. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie. No w sumie więcej odcinków będą odcinki, tylko no po prostu z wyższego poziomu. No bo wiadomo, trzeba to wygrindować. A my sobie na tym, na strumyku coś tam gramy, jakiś turniejek, także tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Jaka zależy? No. To myślę, że zależy jak leży. Albo od dnia. Nie, od dnia tygodnia myślę, że zależy. Czasami jest kurwa cieka. Chciałem przez samochód. Poniedziałki to do wyjebania jest. Tak. Masti. Nie skipuj, nie skipuj, proszę. Masti na serwerze. Masti do bumpa. Radnikuła.